Po prostu zasady są bardzo proste, podobne do piłki mundialowej, po prostu piłki nożnej. Są dwie bramki, tylko że to nie jest, boisko jest na wodzie. Są dwie pompy, po jednej, po drugiej stronie i ścierają się dwie drużyny. Ilu zawodników jest w jednej drużynie? W jednej drużynie jest 6 zawodników. No, tak jakby w piłce, no, po prostu zawodnicy muszą tą piłkę przeciwnikowi wbić do bramki. 5 minut jedna połowa, także 10 minut. Są eliminacje i część jutro będzie też eliminacji, ponieważ jest 24 drużyny i czasowo też nie wyrobilibyśmy, po prostu jest to dwudniowa impreza. Tak. Historia już przedwojenna nawet, były grane tą piłkę prądową, tak zwaną Wasserballa, bo to jest rodzima nazwa tej imprezy. Już grałem, jak mówiłem, na tych sikawkowych, na ręcznych pompach i tak dalej. Mamy informację jeszcze przed I wojny światowej, że była taka impreza w międzywojennym okresie. No i tu przechodzi w latach 60. również rozgrywano, ale to po prostu nie było. Spotykało się kilka drużyn, jednostek, po prostu przyjeżdżały sobie po prostu taką imprezkę małą zrobili, po prostu żeby się pobawić. W 2000 roku żeśmy nawiązali kontakt z jednostką z Herzogenrath, młodzieżową jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej z Herzogenrath. W 2002 roku organizowaliśmy pierwsze spotkanie, lub można powiedzieć, to jest obóz, był obóz, na którym no, jeden z kolegów mówi, byśmy musieli pokazać coś naszym kolegom z Niemiec, jak coś naszego, tradycyjnego tu z tych terenów, więc żeśmy zorganizowali pierwszy ten turniej, dlatego jest pierwszy, międzynarodowy był, ponieważ była drużyna z Niemiec, no i po prostu nawet chyba Piseczna, nawet raz była, nie pamiętam teraz, bo to wiadomo już tyle lat. Były drużyny ościenne zaproszone, no i rozegraliśmy. Rzeka była w innym stanie jak teraz, także wróciliśmy do korzeni, reaktywowaliśmy. Koledzy mówią, no jeżeli nam się to pierwszy raz udało, drugi raz, no to musimy to ciągnąć dalej i żeśmy no, doszli do 18 edycji. Czy no ćwiczymy na boisku gdzieś tam, ale tak w sumie w tym roku nie przygotowaliśmy się, po prostu przyjechaliśmy, że tak powiem. No będziemy tu się przygotowywać. Pierwszy mecz i będzie naszym treningiem, że tak powiem. To jest dla nas tylko zabawa, wiadomo, że fajnie byłoby coś wygrać, natomiast no jest to zabawa, można tutaj się ze wszystkimi jednostkami spotkać, porozmawiać sobie, chociaż ten raz w roku, nie, więc tak fajnie spędzić czas. Też z innych państw są strażacy, więc możemy się jakimiś tam doświadczeniami wymienić między sobą. Z tego co wiem, no tak, u nas jesteśmy we dwie, jeszcze wiem, że w innych miejscowościach jest parę dziewczyn, ale no z roku na rok przybywa, więc na początku w ogóle nie mogły startować tutaj kobiety, a z roku na rok jest coraz więcej. Czy powiem, że no to zależy jaką się ma pozycję, jeżeli jest polewający, czyli ten, który trzyma prądownicę, no to jest to jakieś tam, powiem, że tak, no najtrudniejsza jak gdyby część, znaczy najtrudniejsza pozycja, natomiast no jeżeli chodzi, ja jestem akurat zaraz za prądownicą, więc no jest trochę łatwiej, najgorzej chyba ma ta osoba, która stoi trzecia, bo cały ciężar tego wężu na niej spoczywa, nie?